Cześć, jestem Jakub Kwiatkowski, to jest kanał Ibisoft na YouTube. W dzisiejszym informatycznym Q&A na Waszą prośbę wracamy do tematu Wi-Fi Pineapple, zaczętym w poprzednim odcinku. I tym razem postaram się Wam dokładnie opowiedzieć, na czym polega atak przy użyciu tego urządzenia. Zapraszam! Ostatni odcinek skończyliśmy na skonfigurowaniu tego urządzenia. Dziś mieliśmy się zajmować dalszą konfiguracją już konkretnego ataku, który można przeprowadzić za pomocą tego urządzenia. Natomiast otrzymałem od Was bardzo ciekawe komentarze. Persol RPG pisze: pierwsze kroki z ananasem, a zabrakło podstawowej informacji, czym jest ananas. Słusznie. Jürgen Mellinger pisze: wszystko wyjaśniasz, ale nie mówiąc, do czego służy, kierujesz wypowiedź do wąskiego grona specjalistów, których jest mało i wiedzą to samo co ty. Pokazałeś bardzo skomplikowany proces podłączenia tego dziadostwa, a ktoś, kto nie ma internetu albo mu przerywa, tylko się wkurzy i tyle z tego pokazu wyniesie. Jürgen, masz absolutną rację. Troszeczkę chyba się zagalopowałem i zapomniałem, że przecież bardzo duża część moich widzów to są osoby zainteresowane serią informatyka dla nieinformatyków i z pewnością chętnie by się dowiedziały więcej o samej mechanice działania tego typu ataków i tego urządzenia. Tak więc dzisiejszy odcinek poświęcę właśnie temu. Ale zacznijmy od początku. Tutaj za mną znajduje się mój routerek, ten biały, który służy jako access point, czyli przyjmuje połączenia bezprzewodowe z urządzeń takich jak na przykład mój telefon. Mogę za pomocą na przykład telefonu, wybierając odpowiednią sieć z listy, połączyć się do niego. W tym przypadku to jest sieć Ibisoft. Klikam, wpisuję hasło i uzyskuję połączenie. Wydaje się oczywiste, prawda? Natomiast to, co nie jest tak za bardzo oczywiste, to fakt, że to połączenie, ta sieć jest zapamiętywana w Waszym urządzeniu, czyli w tym przypadku w moim telefonie. Dlaczego to jest ważne? Zaraz wytłumaczę. Ponieważ mój telefon, jeżeli akurat nie jest połączony z żadną siecią Wi-Fi, co jakiś czas będzie próbował nawiązać kontakt ze znanymi mu sieciami. Tak więc będzie przechodził przez listę sieci, którą ma w pamięci i próbował się z każdą z nich połączyć. I tutaj do gry wkracza właśnie Wi-Fi Pineapple. Ponieważ mój telefon będzie wysyłał komunikat, parafrazując, w stylu: hej, jestem telefonem, chciałbym się połączyć z siecią Ibisoft. I normalnie odpowiedzi na tego zapytanie by nie było. Przyszłoby tylko z mojego urządzenia, które jest na zapleczu i ma skonfigurowaną tą sieć. Natomiast to sprytne urządzenie można skonfigurować w ten sposób, że będzie odpowiadało na każde takie zapytanie. Czyli mimo, że to nie jest przecież router mojej sieci, on przedstawi się mojemu telefonowi jako właśnie sieć Ibisoft. Czyli każde zapytanie, każde poszukiwanie sieci będzie przez to urządzenie przejmowane. Nawiązane zostanie połączenie między tymi urządzeniami i mój telefon będzie święcie przekonany o tym, że połączył się z moim routerem. Natomiast tak naprawdę cały ruch będzie przechodził właśnie przez to urządzenie. Na tym polega właśnie magia Wi-Fi Pineapple. A dlaczego to jest takie niebezpieczne? Otóż to urządzenie pozwala skonfigurować przeróżne formy tak zwanych ataków. Potrafi na przykład wyświetlić stronę, która będzie imitowała stronę logowania się do jakiejś sieci. Czyli w tym przypadku, jeżeli kiedyś logowaliście się do sieci, nie wiem, McDonalda czy jakiejś sieci hotelowej, tam zawsze, zanim będziecie mogli skorzystać z internetu, pojawia się strona, taki landing page, na którym musicie zaakceptować jakiś regulamin, czy też podać jakieś hasło. I taką stronę na przykład możecie spreparować dzięki temu urządzeniu. No i oczywiście, ponieważ to Wy decydujecie, co się pojawia na takiej stronie, możecie skopiować ją, że będzie wyglądała dokładnie tak, jak strona, no właśnie na przykład tego rzeczonego McDonalda, czy też hotelu, i dodać tam, wstrzyknąć tam na przykład jakiś niebezpieczny kod, który na przykład zainstaluje wirusa i w ten sposób złamać zabezpieczenia danego urządzenia. Drugi typ ataku
nawet prostszy. Polega na samym podpatrywaniu i przeglądaniu tego, co użytkownik robi. Ponieważ nie tylko może się do nas podłączyć, ale my naprawdę możemy mu zaoferować ten internet. Na przykład korzystając z naszego urządzenia, na przykład szerując nasze połączenie internetowe. Wtedy taka ofiara nie będzie w ogóle miała świadomości, że coś jest nie tak, ponieważ nagle będzie miała połączenie z internetem i w pełni nieświadoma będzie z niego korzystała. Wtedy przez takie urządzenie możemy obserwować ruch, czyli wszystko to, co ta osoba robi. Jeżeli na przykład nie stosuje szyfrowania w postaci protokołu HTTPS, no to możemy podejrzeć wszystkie loginy i hasła, których używa na przykład, żeby połączyć się z pocztą, czy też z jakimiś serwisami webowymi. Mam nadzieję, że w tym odcinku wyjaśniłem Wam, jak działa i jakie ma możliwości to urządzenie. W kolejnych odcinkach wrócę do tematu tego, jak skonfigurować opisane ataki oraz, co ważne, w jeden z odcinków poświęcę metodom zabezpieczenia się przed tego typu atakami. Tak więc zapraszam Was jak zwykle do komentowania, a ciekawych dalszego ciągu zabaw z tym urządzeniem do subskrypcji, abyście nie przegapili następnych odcinków. Pozdrawiam. Cześć!